Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu na trzeci kwartał bieżącego roku 2021. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady na lipiec, sierpień i wrzesień w sprawach zawodowo-finansowych i uczuciowych. Wylosuję dla Was również kartę przewodniczkę, patronkę z tarota snów, ta duża talia. Zobaczymy, jaka energia będzie wspierać oba rozkłady. Karty są potasowane, przygotowane do rozkładu, ale przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko. Zawsze wybierajcie tylko te karty, które pasują do Waszej sytuacji życiowej. Dodatkowo możecie uzupełnić to czytanie, odsłuchując sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Te osoby, które jeszcze nie znają swojego znaku ascendentalnego, mogą kliknąć w link pod tym filmem, który przeniesie Was na stronę, gdzie taki znak sobie obliczycie. Oczywiście, jeżeli znacie dokładną godzinę i miejsce swojego urodzenia. To tyle. Tak jak mówiłam, karty potasowane. Zaczniemy od spraw zawodowo-finansowych, ale zanim one, karta patronka poprzez przełożenie. Tak jak powiedziałam, żeby nie zabierać czasu, kart już nie tasuję. Były potasowane wcześniej. Zobaczymy, jaka energia będzie Was wspierać. Karta gwiazd, ale cudowna energia, kochani. Wszystkie osoby spod znaku wodnika mogą Wam też patronować, pomagać. Nie wahajcie się prosić takie osoby o pomoc. Jeżeli macie jakąś zaufaną osobę spod tego znaku w swoim otoczeniu, no, karta gwiazdy jest to na pewno nadzieja. Nadzieja na wszystko to, co dobre, na zrealizowanie swojego celu, swojego projektu, swojego marzenia. To jest karta przeznaczenia, karta szczęśliwej gwiazdy, więc to jest dobry moment, żeby coś osiągnąć. Dobry czas na miłość, na związek, na wymarzoną pracę, zdawanie wszelkiego rodzaju egzaminów, jakaś kariera medialna, być może praca w internecie. Działajcie, kochani. Media też w jakiś sposób mogą wpływać na to, co będzie się działo w Waszym życiu, więc być może gdzieś w internecie, w telewizji znajdziecie jakieś inspiracje bądź podpowiedzi, tak, wskazówki, które pomogą Wam zrealizować Wasze marzenia. Karta gwiazdy jest to też karta ciąży, spełnienia marzeń o dziecku, więc te strzelce, które razem z partnerem bądź z partnerką starają się o dzidziusia, być może no, ten kwartał jest dobrym momentem na to, żeby porządnie skupić się na zrealizowaniu tego swojego marzenia. Co jeszcze? No, karta gwiazd jest to bardzo dobra karta. Bardzo ją lubię. Jest to moja patronka. Jest to karta dobrego przeznaczenia, zaufania sobie, początków miłości, nadziei, że wszystko się ułoży, karta zaufania, karta takiego światełka w tunelu, za którym podążamy. No i niektórzy być może w czepku urodzeni, tak? Jak to się mówi, ty to masz zawsze szczęście, ty to zawsze jak przysłowiowy kot spadniesz na cztery łapy. Nawet jak coś tam ci się nie układa, to zawsze jakoś wybrniesz szczęśliwie z tej sytuacji. No właśnie taka jest karta gwiazdy, więc czasami momentami, jak poczujecie, zwątpicie w swoje siły, w swoje możliwości, w możliwości zrealizowania swoich jakichś planów, pamiętajcie, że no, szybciutko los może się odmienić i jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Fajna karta, bardzo się cieszę. Po prostu no, będziecie mieć szczęście przez te 3 miesiące i wykorzystajcie to. Być może to jest ten czas. Zaczniemy od spraw zawodowo-finansowych. Zobaczymy, czy tam też będzie tak ładnie, ale już się cieszę, że jest ta karta patronka, karta gwiazda, która mówi, żeby się tak bardzo nie przejmować, ufać sobie i iść do przodu. A wszystko dobrze się zakończy. Przełożymy sobie tą talię. I już, kochani, patrzymy, co w lipcu, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. Proszę bardzo, dziewiątka kielichów, jak pięknie zaczynacie. Karta umiarkowania.
i rycerza kielichów. Super. Sierpień. Rycerz buław. Karta głupca. I as mieczy. No i mamy, kochani, ostatni miesiąc, wrzesień. Arcykapłan, czyli papież. Już, bo znowu zjechałam na dół tymi kartami. Ok. I połowa września. Siódemka kielichów i koniec września. Królowa kielichów. Bardzo fajny kwartał, naprawdę. W tle mamy giermka monet, czyli pazia denarów. No moi kochani, cóż mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe? Giermek monet w tle może mówić o nowej pracy, może mówić o jakimś pomyśle na nowy biznes, nowa gałąź być może waszego przedsięwzięcia. Chcecie wejść w jakiś nowy temat, oprócz tego, co już macie. Teraz mówię do strzelców, które mają własny biznes. Być może właśnie coś nowego, jakieś nieduże inwestycje, początki inwestowania w jakiś właśnie, w jakąś swoją działalność. To jest też karta, która mówi o praktyce, o kursach, o szkoleniach, o douczaniu się, przyuczaniu, zdobywaniu umiejętności w jakiejś dziedzinie, więc być może niektórzy z Was albo świeżo po szkole, po studiach rozpoczynają jakąś praktykę u jakiegoś mistrza, chcą się szkolić, chcą się po prostu jakby to powiedzieć, no ojej, zacięłam się, przepraszam, szlifować swoje umiejętności pod okiem fachowca, ewentualnie te osoby, które już mają biznes, mówię, wejdą w coś nowego, natomiast strzelce, które zupełnie nie miały pracy i tą pracę poszukują, na pewno tą pracę znajdą. Paź denarów gwarantuje Wam to. I co, kochani? Początek lipca, mamy dziewiątkę kielichów. No jesteście szczęśliwi i zadowoleni, bo udaje się zrealizować jakiś pomysł, tak? Czyli jak czekaliście na jakąś ofertę pracy, ona się pojawia. Jeżeli zainwestowaliście jakieś pieniądze w swój pomysł, w swój własny biznes, w rozwój swojego biznesu, no jesteście dumni ze swoich osiągnięć, bo udało się. Te osoby, które podchodziły gdzieś do jakichś szkoleń, egzaminów, kursów, no też myślę, że z wyróżnieniem zakończyły to szkolenie i być może zdobyły jakieś umiejętności, kwalifikacje do rozwinięcia w danej dziedzinie swojej własnej firmy, działalności. Dziewiątka kielichów mówi o tym, że jesteście zadowoleni, dumni z siebie, jest Wam dobrze, jesteście szczęśliwi, spełnieni, zrealizowani, tak? I w głównej mierze zawdzięczacie to sobie. Jest po prostu tak, jak sobie to zaplanowaliście, marzenia się spełniają, tak? Jeszcze ta gwiazda, że tak powiem, promieniuje, wspiera, wzmacnia to poczucie radości, szczęścia i zadowolenia. Więc kochani, wszelkiego rodzaju jakieś inwestycje, umowy, negocjacje naprawdę zakończą się sukcesem, jeżeli pracujecie nad jakimiś projektami bądź długoletnimi, długomiesięcznymi kontraktami, no naprawdę po pierwsze sporo zarobicie, a po drugie będziecie bardzo zadowoleni. Niektórzy mogą liczyć na awans. Natomiast te osoby, które szukają pracy bądź pracują na etacie, no też jak najbardziej wszystko jest w porządku, wszystko jest tak, jak powinno być, jesteście zadowoleni ze swojej pracy. Te osoby, które znajdą pracę, będzie to praca w świetnej atmosferze, wśród życzliwych, spokojnych ludzi i przede wszystkim będzie to praca z pasją, czyli będziecie wykonywać tą pracę z zamiłowania, tak? To jest coś, co lubicie, taki Wasz konik, w czym się odnajdujecie, więc to będzie jeszcze dodatkowo sprawiało Wam ogromną radość. W połowie miesiąca umiarkowania, czyli wszystko jest tak, jak powinno być. Strzelcowi jest po prostu dobrze, wszystko ma pod kontrolą, jest cierpliwy, czeka na efekty i obserwuje całe te swoje przedsięwzięcia właśnie z takim opanowaniem, z dopilnowaniem wszystkiego. Nawet jak coś będzie się opóźniało, to nie martwicie się, bo wiecie, że wszystko idzie w dobrym kierunku, czyli Wasze życie zawodowe jest po prostu spokojne,
i zrównoważone, tak? Jest zachowany balans, jest tak, jak powinno być. Koniec miesiąca mamy rycerza kielichów. Jakieś pomysły, które może Wam podpowiedzieć zodiakalny skorpion, ryba bądź rak, mężczyzna po 35 roku życia. No i kochani, to są też jakieś dobre wiadomości, to są jakieś kreatywne pomysły. Ale ta karta czasami też pokazuje oderwanie się od rzeczywistości, od takich spraw codziennych życia zawodowego, więc być może niektórzy z Was pojadą sobie na przełomie lipca i sierpnia gdzieś nad wodę, na urlop, odpocząć, pomyśleć, zregenerować ciało, ducha, przewietrzyć umysł i nabrać energii, motywacji, siły do działania na kolejne miesiące. Początek sierpnia, kochani, rycerz buław, więc właśnie jakaś podróż, jakieś wyjazdy biznesowe, ogólnie zaangażowanie w sprawy biznesu, w firmy, własnej działalności, ogólnie w pracę. No będzie się dużo działo i tutaj widać, że macie taki zapał do pracy, że wszędzie Was pełno, że idziecie do przodu, bo jesteście też zmotywowani, tak? Dobrze się wiedzie, więc chcecie wykorzystać tą passę. No dążycie naprawdę do doskonałości, chcecie coś poprawiać, doskonalić właśnie, wprowadzać jakieś nowinki, żeby być jeszcze lepszymi, jeszcze większe i lepsze wyniki doświadczać pracy. Połowa miesiąca, karta głupca, czyli nadal tutaj mamy podróż, ale też może coś nowego się pojawić, jakieś nowe propozycje, być może jakiś nowy temat zawodowy, nie wiem, w coś nowego niektórzy wejdą. No trochę będą ryzykować, bo być może nie za bardzo odnajdują się w tym temacie, ale chcą spróbować. Natomiast na pewno sierpień będzie takim miesiącem bardzo aktywnym i bardzo takim w ruchu. Gdzieś będziecie jeździć, załatwiać, podróżować. Karta głupca, być może niektórzy będą produkować coś, wytwarzać dla dzieci, jakieś usługi dla dzieci, bądź pracować z dziećmi. Może wyjazd na jakieś kolonie, zorganizowanie jakichś obozów, jakichś turnusów, jakieś właśnie podróże z dziećmi, może coś z turystyką związane. Ale no, będziecie zadowoleni. As mieczy pokazuje dobre negocjacje, świadome wybory, podpisywanie kontraktów, pozytywne załatwienie spraw urzędowych i taka świadomość tego, co się dzieje, tak? W mojej firmie wiem, na czym stoję, wiem, w którym kierunku zmierzam. Jeżeli czekacie na jakieś właśnie decyzje czyjeś, bądź właśnie kontrakty, to to wszystko powinno się zrealizować. Te osoby, które na okresie próbnym przez pierwszy miesiąc były zatrudnione w tej swojej pracy, no być może już pod koniec sierpnia będzie podpisana konkretna taka minimum na rok umowa. Początek września, niektóre strzelce, no właśnie, nadal tutaj jakieś kontrakty, jakieś umowy, jakieś negocjacje, jakieś poważne rozmowy, ale też niektórzy być może myślą o studiach, o zdaniu jakichś egzaminów, jakieś właśnie konferencje, spotkania, szkolenia, współpraca może z kimś doświadczonym, kto ma bardzo właśnie ogromne doświadczenie, wiedzę na temat czegoś nowego, co tutaj strzelec chce, że tak powiem, wprowadzić do swojego biznesu. Natomiast jeżeli pracujecie na etacie, to na pewno tutaj przedłużenie umowy, dobre relacje z pracodawcą, no i niewykluczony awans u niektórych strzelców, bądź podwyżka, czyli jakieś, no może nie za duże pieniądze, bo ten giermek monet mówi o takich trochę raczej drobnych, ale będziecie zadowoleni, bo to będzie takie docenienie Waszej pracy, Waszych starań. W połowie miesiąca mamy siódemkę kielichów, więc znowuż jakieś plany, jakieś marzenia, dużo pomysłów. Pamiętajcie, żeby nie chwytać się od razu wszystkiego. Pomalutku. Najpierw zrealizujcie jedno, weźcie się za drugie i najpierw sięgajcie po te bardziej realne i dostępne, nie gdzieś tam na wyżyny, w chmury,
gdzie trzeba naprawdę się napracować. No chyba, że to są Wasze jakieś ambitne plany, tak? Że Wy po prostu podnosicie sobie poprzeczkę, bo chcecie być po prostu perfekcyjni w swojej dziedzinie, chcecie odnieść super karierę zawodową, dlatego być może niektórzy z Was myślą faktycznie o studiach, żeby jeszcze jakiś kierunek dodatkowy zdobyć, jeszcze wykształcenie, umiejętności, które pozwolą Wam naprawdę mieć tą wyważoną pracę na stanowisku, jakie sobie właśnie wyznaczyliście, tak, jako priorytet. Koniec miesiąca mamy Królową Kielichów. Królowa Kielichów mówi o świetnych relacjach w pracy, o dobrym samopoczuciu. No, królowa, wiadomo, jest już coś lepszego. I nie musicie się martwić o sprawy zawodowe. I teraz tak, czy pracujecie na etacie, czy własna firma, coś już osiągnęliście. To nie jest jakaś byle jaka posada, tylko można powiedzieć, że macie dobrze płatną pracę, macie świetnie rozwijający się biznes, że nie martwicie się o pieniądze, czujecie się bezpieczni, macie świetny zespół współpracowników, osób, które z Wami razem na co dzień, być może w tym świecie zawodowym, towarzyszą Wam. No jest zgoda, jest spokój, jest przyjaźń, serdeczność, tak? Kierowanie się też intuicją i taką kreacją, wrażliwością, zmysłowością, wrażliwością na sztukę, na wszelkie dziedziny właśnie związane z umiejętnościami artystycznymi też. Być może to trzeba w jakiś sposób talenty docenić, tak? Wykorzystać swoje talenty, wykorzystać swój potencjał i nie bać się, bo wszystko będzie dobrze. Więc tutaj, no kochani, podsumowując, te strzelce, które szukają pracy, znajdą naprawdę bardzo fajną pracę, która będzie dawała Wam możliwości rozwoju i w przyszłości zrobienia kariery zawodowej. Natomiast jeżeli macie własny biznes i dużo pomysłów i chcecie otworzyć coś nowego, chcecie poszerzyć swoją branżę, jakąś kolejną gałąź, nie wiem, handlu, usług, produktów, które wytwarzacie, bądź współpracy z zagranicą, tak, z jakimiś korporacjami, firmami międzynarodowymi, jak najbardziej nie bójcie się, tylko bądźcie świadomi przede wszystkim umów, które podpisujecie, kontraktów, żebyście wszystko wiedzieli i żeby to było zgodne z Waszymi przemyśleniami, tak? Nie wymuszajcie nic na sobie, bądźcie otwarci, odcinajcie się od tego, co jest podejrzane i niekorzystne, a idźcie w to, co jest oficjalne, uczciwe, otwarte, prawdziwe, tak? No dobrze, kochani, zobaczmy, jaka rada dla Was na ten miesiąc. Król Mieczy. No, będziecie decydować, kochani, więc zadecydujcie. Oceniajcie obiektywnie, bądźcie sprawiedliwi względem siebie i otoczenia. No i tutaj, kochani, no, szykują się jakieś rozmowy, jakieś negocjacje, załatwianie być może jakichś spraw urzędowych, podejmowanie ważnych decyzji, tak? No, Król Mieczy, on ma wiedzę, więc może niektórzy z Was, mówię, wrócą do nauki, będą chcieli uzyskać jakąś dodatkową wiedzę, umiejętności poprzez szkolenia, coś nowego, tak? Ten paść denarów. Nauczcie się, działajcie, tylko musicie być świadomi i pewni tego, co robicie, tak? Wszystko sobie obliczyć, przekalkulować, przeanalizować, zapoznać się, zdobyć wiedzę, być może poradzić się o osoby, która jest mentorem, która jest fachowcem, która Was pokieruje, poprowadzi w tym nowym. Na co, na kogo macie uważać? Trzy denary. Trzy denary to jest dobra praca. To są też egzaminy, do których trzeba podejść, które trzeba zdać. I to jest też nawiązanie współpracy, przyjęcie być może jakiejś oferty. Zwróćcie na to uwagę, żeby czasami jakaś fajna propozycja no po prostu nie przeszła koło nosa, żeby wykorzystać każdą szansę. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pracę. Fajny rozkład, przez 3 miesiące praca będzie, nie musicie się martwić. No i ta karta gwiazd jeszcze Wam patronuje, więc naprawdę będziecie mieli dużo szczęścia. Wykorzystajcie to. A teraz zobaczmy, jak sprawy uczuciowe dla naszych kochanych strzelców na trzeci kwartał bieżącego roku. Karty też mam potasowane, żeby nie zabierać czasu.
Już je tylko przekładam i patrzymy. Kochani, lipiec. 7 mieczy. Królowa buław. I karta głupca. Ok. I teraz tak, sierpień. 4 denary. Sprawiedliwość. I 4 buławy. No, niektóre strzelce być może będą stawać na ślubnym kobiercu. Być może będą się wprowadzać do partnera, bądź zakupywać jakieś mieszkanie. No, fajny miesiąc na razie. I wrzesień. Cesarzowa. 7 kielichów. I karta świat. No, też może być dzidziuś, kochani, więc tutaj te pary, które naprawdę o tym myślą, niech się starają, bo Wasze życzenie może się spełnić. Tym bardziej, że w tle macie kartę śmierci, czyli jakieś zmiany w Waszym życiu, jakaś transformacja, przeobrażenie Waszego życia. Zmiany, które nie tylko w Waszym życiu zachodzą, ale w Was samych. Więc ciąża jak najbardziej jest adekwatna do tej karty. Nie dość, że Wasze ciało się zmieni, to jeszcze się zmieni Wasze życie, nowy członek rodziny. Przeprogramowany cały harmonogram dnia, tak? Trzeba już zacząć myśleć nie we dwoje, tylko we troje. Kochani, oczywiście nie dla wszystkich, więc się nie obrażajcie, że czasami o tej ciąży wspomnę, ale no, czytając Wasze komentarze, wiem, że niektóre pary naprawdę czekają na wymarzonego swojego kochanego dzidziusia, więc jeżeli widzę to w kartach, dlaczego mam Wam o tym nie powiedzieć? Zobaczmy tą siódemkę mieczy na początku lipca. Karta wieży, więc tutaj no kurczę, coś się wydarzyło niespodziewanie. Siódemka mieczy jest to karta, która mówi, że albo ktoś okłamał, albo ktoś ukrywał coś w tajemnicy, nie był szczery, robił coś za naszymi plecami. I teraz pytanie, czy to coś się już zakończyło i na przykład no, strzelec uwolnił się z jakiejś toksycznej relacji? Czy to, co strzelec do tej pory starał się ukryć, no niestety już nie da się ukryć i trzeba oficjalnie o tym powiedzieć. No na przykład właśnie mówię powiększający się brzuszek, bo pojawia się dziś. Niespodziewanie. Niektóre strzelce mogą też się dowiedzieć, że gdzieś jakiś cichy wielbiciel, adorator, bądź jakaś właśnie cicha wielbicielka, no gdzieś tam się ukrywa, podkochuje w Was i no nie wiem, żywi jakieś uczucie i no do tej pory się ta osoba nie ujawniała. Być może jakoś to wyjdzie na jaw, jakoś Was to bardzo zaskoczy. Natomiast niektóre strzelce do tej pory być może były w jakimś romansie, który nie chciały, żeby wyszedł na światło dzienne. Były jakieś potajemne schadzki, spotkania, ukrywanie tego przed opinią publiczną, przed znajomymi, przed rodziną. No i teraz bach, nagle niespodziewane zmiany. W połowie miesiąca mamy królową buław, więc widzę tutaj jakiś związek, jakiś romans z baranem, lwem bądź strzelcem. Widzę zafascynowanie sobą, takie zauroczenie, atrakcyjność, chęć rozwijania tej znajomości. Natomiast w stałych relacjach odżyje namiętność. Zaczniecie zwracać bardzo na siebie uwagę, doceniać się, adorować, więcej spędzać ze sobą czasu i być może no niektórzy właśnie starać się o tego dziedziusia. Tak, koniec miesiąca, mamy kartę głupca, więc już tutaj może być jakby wejście w nowy etap albo zaczęcie wszystkiego od nowa. Niektórzy być może pogodzą się z osobą, która kiedyś okłamała, kiedyś była nieuczciwa, no coś tam narozrabiała, może będzie powrót, może będzie danie kolejnej szansy.
Pamiętajcie, ja Wam zawsze mówię różne wersje, żebyście mi się nie irytowali w komentarzach, że raz to mówię, raz tamto mówię. Mówię różne wersje, bo chcę, żeby jak największa ilość Was, moi kochani widzowie, coś z tych kart miała. Nie szablonowo, tylko wzorcowo jeden schemat, tylko różne możliwości. Oglądają jej pary i single, więc każdy z Was coś tam dla siebie uczknie. Królowa buław, zaangażowanie w związek, oczarowanie partnera, no takie uwodzicielskie spojrzenia, jakieś randki, miłe, fajne spotkania po prostu. Miło spędzany ze sobą czas, no na koniec miesiąca może być jakaś wspólna podróż też, może jakiś wyjazd, albo zaryzykowanie i spróbowanie wszystkiego od nowa. Kochani, początek miesiąca mamy 4 denary. 4 denary jest to karta, która mówi: mam swój skarb, kurczowo się go trzymam i nie pozwolę go sobie odebrać. On jest mój i tylko mój i z nikim się nie podzielę, nie dam sobie go zabrać. Karta stabilizacji, karta domu, karta rodziny, mocnego fundamentu pod fajny związek, taka bliskość. No, może być tak, że jedna ze stron tutaj jest tak empatyczna, tak wrażliwa, tak ciągle wybacza i jednocześnie nie umie być sama, że być może no te jakieś powroty mogą być, tak? Natomiast, kochani, sytuacja, gdzie są pary, które na przykład przez trudne wydarzenia, przez to izolację, to ukrywanie się i taką niepewność, jeżeli chodzi o tą pandemię, tak? Nagle tutaj coś się zakończyło, światełko się zapaliło, że można działać. Planują po prostu ślub, tak? Więc w sierpniu, że tak powiem, niektóre strzelce staną na ślubnym kobiercu. Będzie legalizowanie związku. Niektórzy z Was chcą razem zamieszkać, tak jak powiedziałam, kupić mieszkanie, wybudować dom. W jakiś sposób związać się, tak? Rozliczyć tą relację. Wprowadzić jakieś takie zasady, harmonię, równowagę. 4 buławy na koniec sierpnia mówi o jakichś uroczystościach też rodzinnych, więc jeżeli tutaj no, nie Wy sami jesteście bohaterami jakiegoś rodzinnego wydarzenia, to być może właśnie jesteście zapraszani na jakieś uroczystości, jubileusze, rocznice, wesela. Więc bardzo fajny okres. Początek września cesarzowa. No i tutaj widać, że jest Wam dobrze razem, że dbacie o siebie, że opiekujecie się sobą nawzajem, że jesteście nadal atrakcyjni w swoich oczach. No oczywiście te panie, które spodziewają się dziecka, już uświadomią sobie, że macierzyństwo teraz będzie odgrywać główną rolę w ich życiu. No i cesarzowa to są też jakieś nowe pomysły na siebie. To jest nie tylko zrodzenie w dosłownym tego słowa znaczeniu dzidziusia, ale też zrodzenie się jakiegoś pomysłu, pomnażanie, dostatek, poprawianie sobie, tak, na lepsze. Jakiś komfort, wygoda, więc może te osoby, które szukają mieszkania, naprawdę będzie to piękne, wygodne, luksusowe mieszkanie. Wsparcie też matki bądź teściowej, kobiety, która ma pieniądze, która jest taka zaradna, poradzi sobie ze wszystkim sama, że tak powiem, zapracowała na swój sukces, no i ma takie właśnie instynkty macierzyńskie, wielką empatię, troszczy się, opiekuje, wspiera, pomaga. Tutaj na taką osobę też możecie liczyć. No i kochani, połowa miesiąca 7 kielichów, więc tutaj plany, marzenia na przyszłość. Być może jakiś wypoczynek. Niektórzy po zaślubinach wyjadą sobie w podróż poślubną gdzieś za granicę. No i można powiedzieć, że na koniec września może niektóre strzelce już doczekają się rozwiązania, tak? Więc nowy świat, nowe życie. Karta, która mówi o szczęściu, o miłości, wejściu w nowy etap relacji, związku, ale też właśnie nowego życia, więc to może być zmiana miejsca zamieszkania, wspólne zamieszkanie par, doczekanie się właśnie dziedziusia, nowa droga życia w postaci właśnie ślubu, już nie jako partnerzy, tylko mąż, żona.
No, świat stoi przed Wami otworem i chce się z Wami dzielić wszelkimi dobrodziejstwami. Pamiętajcie, że macie kartę gwiazdy w tle. Karta wielkiego szczęścia, karta nadziei, miłości, początków miłości, zakochania i zrealizowania wszystkich swoich planów i marzeń. Wykorzystajcie tą energię. Coś trudnego się skończyło. Nie musicie się już śpieszyć z niczym. Nie musicie uważać, nie musicie unikać pewnych wydarzeń. No coś trudnego się skończyło, kochani. Wchodzicie w nowy, lepszy etap. Coś, co do tej pory było tylko w chmurze, było fantazją, było marzeniem, teraz będzie się realizowało w tym kwartale. I tego Wam, kochani, życzę. Udanego związku. W parach będzie też bardzo dobrze, w stałych relacjach. Będziecie podejmować jakieś ważne decyzje. Na pewno jest ta bliskość i chęć bycia ze sobą. Uczciwość, lojalność, karta sprawiedliwości, tak? Wzajemność, pomaganie sobie. Fajny rozkład. Dwa denary. Jakaś trudna decyzja, ale też zmiany. Zmiany. Pogodzenie życia zawodowego z prywatnym, z uczuciowym. No dobrze, kochani, jaka rada dla Was? Paź mieczy. Myślicie o dziecku? Działajcie w tym temacie. Unikajcie plotek. Bądźcie na bieżąco z informacjami. Realizujcie swoje pomysły, inspirujcie się, no i uczcie się życia, bo to jest jakby nowa jakaś dziedzina, w którą wchodzicie w ten kwartale. Na co, na kogo macie uważać? Trzy kielichy. Żeby nie szaleć na balangach, na imprezach, na koncertach, ale też nie zamykać się, otworzyć się na towarzystwo bliskich, znajomych, przyjaciół, bawić się, korzystać z dobrego humoru, z fajnych spotkań. Po prostu nie przesadzać, tak? Ale dać sobie momentami upust takiego szaleństwa, żeby po prostu ten trudny rok, który ostatnio mieliśmy, nawet ponad rok, jakoś sobie zrekompensować, tak? Jakaś zabawa, spotkanie, zrealizowanie swoich planów, doprowadzenie ich do szczęśliwego zakończenia. Na tym się skupcie. Natomiast jeszcze tutaj powiem tak. Niektóre osoby być może poznały kogoś, weszły w jakiś romans z osobą, która nie do końca wszystko Wam o sobie powiedziała. Być może coś Wam mówiła, ale nie do końca to była prawda. Jak coś zatajała przed Wami. Karta śmierci może mówić o zakończeniu, ale też może mówić o zmianach. I teraz pytanie. Czy nie jesteście w trójkącie? Czy nie okaże się, że być może ta osoba ma rodzinę bądź mieszka z kimś, a Wy tak bardzo się zaangażowaliście, że nie chcecie odpuścić, jednak chcecie tą osobę zatrzymać przy sobie, mimo że w tle jest ktoś trzeci? Zwróćcie też, kochani, na to uwagę. To tak na marginesie. I jaka afirmacja dla Was? Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. Jakieś wycieczki, podróże zagraniczne, kochani, we wrześniu. Bądź związek z obcokrajowcem, cudzoziemcem. Spełniam się dzięki temu, co robię. Widzicie, kochani? Każda chwila jest dla mnie wyjątkowa, gdyż podążam za głosem instynktu i słucham własnego serca. Żyję w zgodzie z własnym światem. Przepiękna afirmacja. Nigdy nie lekceważcie tych podszeptów intuicji, gwiazda też o tym mówi. Pamiętajcie, że Wy macie być szczęśliwi. Nie poświęcajcie swojego szczęścia, swojego życia dla czegoś bądź dla kogoś, kto tego nie docenia. Odcinacie się od trudnych sytuacji. Wy sami musicie zacząć się zmieniać, żeby życie dookoła Was się zmieniło. I co, aniołki, na podsumowanie? Zmierzaj do swojego celu, właśnie. Nie oglądaj się za siebie, strzelcu. Działaj, biegnij po marzenia. I
Tego Wam, kochani, życzę. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich, być może dla jednego strzelca. Odsłuchajcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Prawdopodobnie tam będą dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Życzę Wam wspaniałych wakacji, pięknego wypoczynku, doskonałej pogody, słoneczka, miłych wrażeń, miłych spotkań, radości, odpoczynku, żebyście odetchnęli, naładowali baterie na kolejne miesiące, bo nie wiadomo, jakie one będą. Wypocznijcie i że tak powiem, realizujcie siebie, tak? Realizujcie swoje marzenia. Bądźcie po prostu szczęśliwi z tą kartą gwiazdy. Wszystkiego dobrego, kochane strzelce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy i do usłyszenia.